Witam w recenzji aparatu cyfrowego marki Olympus, model VG120. Zapraszam. Knockout TV. Cenowe uderzenie. W skład zestawu wchodzą płyta instalacyjna, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, pasek do aparatu, kabel USB 2.0 do ładowania poprzez ładowarkę aparatu, także do zgrywania zdjęć na przykład na komputer i złącze AV. No i oczywiście na końcu najważniejszy aparat marki Olympus. Budowa aparatu jest bardzo kompaktowa i bardzo przyjemna dla oka. Zostało naprawdę wykonane z dużą precyzją i z bardzo ładnym designem. U góry aparatu znajduje się przycisk włączający i wyłączający, a także spust migawki. Z lewej strony mamy gniazdo do zasilania aparatu i zgrywania danych. W tym miejscu znajduje się uchwyt na smycz do aparatu, a na spodzie aparatu znajduje się miejsce na statyw, a także miejsce na baterię i na kartę pamięci, kartę SD. Sam aparat posiada 14 megapikseli, pięciokrotny zoom optyczny. Jego ogniskowa zaczyna się od 26 mm, co daje nam szeroki kąt widzenia. To jest niespotykane w aparatach tej klasy, także jest to z pewnością zaleta. Zoom cyfrowy jest czterokrotny. Aparat ten posiada niestety kilka wad. Zdjęcia, które wykonuje, są średniej jakości. Bateria jest bardzo słaba i trzeba ją często ładować. Umiejscowienie lampy błyskowej jest bardzo niefortunne, ponieważ często jest ona zasłaniana przez palec w trakcie wykonywania zdjęcia i zdjęcie, które chcemy uchwycić w danym momencie, niestety może być utracone i nie do powtórzenia. Inną wadą tego aparatu jest to, że słabo łapie ostrość, a także w momencie kręcenia wideo nie możemy robić przybliżeń. Natomiast wideo ten aparat nagrywa w jakości HD 720p, co z pewnością jest zaletą przy tego typu sprzęcie. Zaletą tego aparatu z pewnością jest bezawaryjność. Jest on bardzo łatwy w obsłudze. Przez menu poruszamy się bez większych problemów i bardzo łatwo jest poznać wszystkie funkcje tego aparatu w krótkim czasie. A także kolejna jego zaleta to wymiary. Jest on bardzo mały i z pewnością zmieści się do każdej kieszeni naszych spodni. Będzie nam łatwo go przetransportować z miejsca na miejsce i wziąć ze sobą na krótką wycieczkę. Wykonanie tego aparatu, jego design jest bardzo ładny. Lekko zaokrąglone krawędzie po bokach, u góry i na dole nadają mu bardzo smukły wygląd. Z tyłu aparatu znajduje się wyświetlacz o przekątnej 3 cali. Podsumowując, za tę cenę, około 270 zł, jest to przyzwoity aparat. Aczkolwiek jeżeli spodziewamy się i chcemy otrzymywać zdjęcia o naprawdę dobrej jakości, to radzę dołożyć te 100 czy 200 zł i zakupić po prostu lepszy produkt, ponieważ może ten aparat nas rozczarować. Jeżeli natomiast zastanawiacie się nad zakupem aparatu takiego bądź też innego, serdecznie zapraszam Was na stronę www.knockout.pl, gdzie możecie znaleźć różne oferty i porównywać ich ceny. Zapraszam.